Blisko 120 osób, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i dorosłych, sprawdziło swoje ortograficzne umiejętności w zorganizowanym przez Gimnazjum Publiczne nr 2 imienia Henryka Sienkiewicza w Świnoujściu trzecim ogólnopolskim dyktandzie o tytuł Mistrza Ortografii. Gościem honorowym dyktanda był profesor nadzwyczajny Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Wawrzyniec Konarski. Natomiast organizatorem, pomysłodawczynią i dobrym duchem całego przedsięwzięcia wraz z gronem nauczycieli była dyrektor Gimnazjum Publicznego nr 2 dr Edyta Tomaszek. W tym roku gościmy młodzież ze Szczecina, z Trzebiatowa, z Stargardu Szczecińskiego, z Nowogardu, z Kamienia Pomorskiego, no i oczywiście naszą młodzież świnoujską. Natomiast jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to również przyjadą do nas osoby z takich miast jak Kielce, Warszawa, Pabianica, oczywiście całe województwo zachodniopomorskie, jak i również województwa sąsiednie. Dyktando ze względów organizacyjnych podzielone zostało na trzy grupy i tym samym na trzy stopnie trudności przygotowanego do pisania tekstu. Najwcześniej, bo już w samo południe z dyktandem zmierzyła się ponad 30-osobowa grupa dzieci ze szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego. Obserwując uczestników, udało się zauważyć dużo optymizmu i chęci zmierzenia się z opracowanym tekstem. No, dla mnie to dyktando jest czymś takim szczególnym. To nie jest dla mnie taka zwykła zabawa, tylko no, traktuję to poważnie. Ja się przygotowuję czytając książki, bo to jest moja pasja. Ja się ciebie zapytam, jak się pisze morze? Przez z kropką. Tak? A te takie, co na plażę się chodzi? To przez RZ. Super, super. Wcześniej brałeś udział w jakimś konkursie, przygotowałeś się w sposób specjalny? Brałem udział w edycji tego kursu, to było drugi albo trzeci klasie, pamiętam, ale wtedy akurat przegrałem w podogrywce. Ale akurat była dogrywka, to niestety byłem chory. Jestem przygotowana na wszystko. Po około 30 minutach odczytany tekst dyktanda m.in. o pięknej złoto rdzawej jesieni znalazł się na kartkach uczniów szkół podstawowych. Jak w przysłowiowym ukropie ze sprawdzaniem napisanego dyktanda uwijała się grupa nauczycieli z komisji sprawdzającej pracę. Tu liczył się czas i przede wszystkim precyzja. Ocenie podlegało każde napisane słowo i każdy interpunkcyjny znak. I najprzyjemniejsza dla wszystkich chwila – wręczenie nagród. Pierwsze miejsce, poparte cenną nagrodą rzeczową, zdobyła uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 w Stargardzie Szczecińskim – Aleksandra Kaczyńska. Bardzo się cieszę, nie spodziewałam się tego. Jak nawet jak były konkursy w Stargardzie, to dwa razy byłam wicemistrzem Stargardu i raz mistrzem. O godzinie 14 stoliki w hali sportowej zajęła ponad 30-osobowa grupa gimnazjalistów. Przed nimi tekst o większej liczbie zawiłości językowych i pisarskich. Wymarzona podróż pod takim tytułem przebiegało dyktando. Według mnie ono było bardzo proste, ale trochę rozkojarzenia wdały się w mój umysł. Czy trudne wyrazy były? Nie, nie. Nie radziłam sobie co prawda z niektórymi wyrazami, ale tak dało się je napisać. Czy te wyrazy zapamiętałaś? No na przykład ongiś, no nie za bardzo. No, tak. Po prostu wyrazy, których na co dzień się nie używa, prawda? Tak, nie używa się na pewno. Poprawnie o wymarzonej podróży wyłaniającej się z dyktanda napisał i tytuł mistrza ortografii uczniów szkół gimnazjalnych uzyskał Mateusz Kubacki z Gimnazjum Publicznego z Trzebiatowa. No, niektóre słowa były trudne, ale skoro wygrałem, to znaczy, że dla mnie sprawiło zbyt wielkiej trudności. Z pewną dozą nieśmiałości i obaw o godzinie 16 na salę podążali dorośli.
Ale jak się okazało, nie wszystkim obca okazała się sala i organizatorzy, bo obok mieszkańców Grodu Gryfa na dyktandzie dla dorosłych spotkali... Rozumiem, nie wszyscy drżą, łowca nagród pojawił się na miejscu. No nie, to nie jest tak. Z tego co wiem, teraz faktycznie ma przyjechać ileś ludzi z Polski, tam z Kielc, z Kujaw, ktoś tam jeszcze, także to wiem. Po prostu odkryli nową wyspę, zazdroszcząc panu i mówią, o nie, on tam sam tych nagród nie będzie wyciągał z tego Świnoujścia. Dołączymy do niego. Życzę serdecznie mieszkańcom Świnoujścia, żeby napisali lepiej ode mnie, jeżeli się tylko... I o to właśnie chodzi, o to właśnie chodzi. A my czego możemy życzyć? Połamania długopisa? No nie, ale to już na końcu niech się połamie. Powodzenia, szczęścia. Dobrze. Skąd pomysł na dzisiejsze popołudniowe zajęcie? To znaczy się chyba z nudów. Chyba z nudów. Ale to dosyć takie trudne chyba ja będzie, wiem, czy nie? Chyba nie. Nie? Chyba nie. Proszę Pani, uczestniczyła Pani już w dyktandzie w ubiegłym roku na przykład? Tak, w zeszłym roku. Podobało się? Podobało mi się i dlatego w tym roku też przyszłam. I to jest ta cała tajemnica. Tak. No jestem, że tak powiem, tym korektorem Bartosza Łapińskiego, który napisał dwie książki, jedno opowiadanie i tak dalej, także uważam się za dobrego, nie? Oprócz obcych tytułów piosenek, które mnie... Ale czyli śpiewać nie będziemy. Przyszłam przyjemnością, nikt mnie nie musiał namawiać. Rozumiem, że jest Pani nauczycielką języka polskiego. Nie, absolutnie, nie jestem nauczycielką, nie jestem, nie. No, normalnie pracuję w innym zawodzie, jestem mamą tutaj dziecka z gimnazjum. A kto Pani namówiła to tamto? Wychowawczyni zaproponowała i no, solidarnie z koleżanką, żeby... Chce się Pani sprawdzić? No tak, tak. Jak będzie do tego jeszcze główna nagroda, to się wcale Pani nie pogniewa. Pewnie nie, ale gdyby, to pewnie tak. Na sali pojawił się również prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz, który przybył jedynie z dobrym słowem mówionym do uczestników dyktanda. Mam dla Państwa niezbyt ciekawą wiadomość, bo w kilku zdaniach, które miałem przyjemność wymienić z Panem Profesorem, słyszałem, że tekst jest wyjątkowo trudny. Ale mam nadzieję, że pozostaniecie Państwo na swoich miejscach i dotrwacie do końca. Niestety prezydent nie skorzystał z możliwości przelania słów na papier. Z tej samej możliwości skorzystała naczelnik Wydziału Edukacji Janina Śmiałkowska, która wolała towarzyszyć prezydentowi, aniżeli pozostawić po sobie pisemne znaki. Może goście postąpili słusznie, bo tekst dyktanda Wilhelma Huculskiego, Mrzonki o superpodróży, w ocenie mistrzów dyktanda okazał się piekielnie trudny, z czyhającymi na piszących ortograficznymi niespodziankami. Tekst dyktanda przekazał profesor Wawrzyniec-Konarski, żywo reagując na zawarte w nim określenia czy zdania. Było dosyć trudne, na pewno jedno z trudniejszych, no na tle innych, które pisałem, no było trochę zagwozdek, takich no rzeczy nieoczywistych, kiedy trzeba się było zastanowić i nie wiem, czy dobrze wybrałem, ale zobaczymy. Dyktando było ciekawe, urozmaicone i myślę, że dosyć trudne nawet. A z czym najwięcej trudności, przypomina Pan sobie? No raczej z instruktora, słowo instruktor, bo nie wiedziałem, czy to jest, odnosi się do książki, czy do... No, instrukcji po prostu. To nie jest moje pierwsze dyktando, ani drugie. No już od wielu lat. Jest to moje hobby. Brałem udział w wielu dyktandach w różnych miejscach w Polsce. Ale w Świnoujściu jestem po raz pierwszy. Skąd pomysł na dyktanda? Myślę, że no to jest chęć sprawdzenia się. Ale to można równie dobrze w domu zrobić. Usiąść sobie nie, napisać. Nie, to są emocje inne zupełnie i po prostu tutaj... Tam bym na pewno chyba bezbłędnie mógłbym napisać. Być może, a teraz, a tutaj to na prostych właśnie, co nieco na przykład miałem wątpliwości, na tych najprostszych właśnie człowiek się potyka najczęściej. Uważa na trudne, a na prostych się potyka. Po sprawnym sprawdzeniu dyktanda dyrektor Edyta Tomaszek wszem i wobec i każdemu z osobna zakomunikowała, że mistrzem ortografii w trzecim ogólnopolskim dyktandzie został...
Jan Chwalewski z Pabianiec. Wielokrotnie w takich tego typu imprezach decyduje zwykłe szczęście. No ja akurat znowu miałem szczęście, zawsze byłem w życiu szczęściarzem. Dyktando było, uważam, profesjonalne, to znaczy o odpowiednim stopniu długości i o odpowiednim wysokim stopniu trudności. Takie powinno być dyktando, no bo nie sztuka jest napisać dobrze słowo róża czy bohater, tylko no, gdybyśmy dali dyktando ze słowem róża czy bohater jakieś proste, no to wówczas byłyby 61 miejsc ex aequo, prawda? Na słowo końcowe i podsumowanie trzeciego ogólnopolskiego dyktanda o tytuł mistrza ortografii poprosiliśmy gościa honorowego, profesora Wawrzyńca Konarskiego. Język polski dzisiaj ma niestety swój niezbyt dobry moment. Jest bowiem niestety bardzo niechlujnie używany, zwłaszcza przez ludzi młodych i na tym szalenie ubolewam. Dlatego taki pomysł jak dyktando jest dla mnie pomysłem ze wszechmiar słusznym i bardzo potrzebnym, bo zwraca on uwagę na to, co dzisiaj staje się w istocie niszowe, czyli na piękno polskiego języka, na umiejętność jego pisania, ale co ważne dla mnie, kiedy odczytuję dyktando i słucham nie tyle osób, które chcą napisać je jak najlepiej, jest to satysfakcja podwójna, ponieważ chcę być komunikatywny dla osób, czy wobec osób, a zarazem no, ćwiczę sobie na bieżąco dykcję. Kończy się powoli trzecie dyktando, ogólnopolskie dyktando w Świnoujściu. Warto kontynuować tą imprezę dalej? Bez dwóch zdań. Moim zdaniem to, że w ogóle zostało to rozpoczęte i to dyktando nie ma wcale rangi wyłącznie regionalnej, jak można byłoby sądzić, z uwagi na to, że jednak dominują tutaj osoby z województwa zachodniopomorskiego, ale co ważne, w tym roku mamy uczestników z tak dalekich miejsc jak Kielce czy Pabianice. No to jest budujące, to znaczy, że nie tylko to dyktando, które było pierwowzorem kiedyś dla tego typu dyktant, czyli dyktando w Katowicach, ale dyktando w Świnoujściu, co ważne, organizowane nie przez Centrum Kultury, tylko przez po prostu normalną, publiczną szkołę na poziomie gimnazjalnym, co oznacza, że szkoła ta staje się w jakimś sensie pionierem na skalę ogólnopolską. I to jest bezdyskusyjny pogląd i teza, którą bym wspierał. Ale po drugie, w ten sposób ta szkoła staje się popularna, czyli buduje sobie pewien wizerunek, a zarazem pojawia się pewna nowa moda. Nowa moda, która polega na tym, że ludzie bardzo młodzi i starsi wiekiem chcą w czymś takim brać udział, więc nie sądzę, aby to był dla nich stres. Nawet jeśli mi się wydaje, że dzisiaj jest to stres, bo ktoś zajmie na przykład odległe miejsce, chociaż nie o to przecież chodzi, to sam fakt udziału i tego, że ktoś chciał to zrobić, jest ze wszechmiar godny uwagi i ja tych ludzi szalenie wszystkich cenię. Zatem bawmy się ucząc, uczmy się bawiąc. Jak najbardziej. Trzeba te dwa istotne elementy w życiu cały czas robić, bo jeśli wszystko będziemy robić na poważnie, to szalejemy. Gorące słowa uznania i podziękowania należą się gospodarzom, dyrekcji, nauczycielom i pracownikom Gimnazjum Publicznego nr 2 imienia Henryka Sienkiewicza w Świnoujściu za wspaniale przygotowanie całości imprezy, na co wielokrotnie zwracali uwagę uczestnicy dyktanda.